opublikowała w sieci niezwykle wzruszający wpis. Tych kilka słów chwyta za serce. Przeżywa najtrudniejszy czas. Na krótko przed świętami otrzymała telefon, że jej córka nie tylko zaraziła się wirusem COVID-19, ale również, że w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Wielkiej Brytanii. Sytuacja jest dla wokalistki o tyle trudniejsza, że przez zamknięte granice nie może polecieć do Oli, by móc wesprzeć ją na miejscu, a jest skazana jedynie na telefoniczny kontakt z placówką. Jej wpis w sieci rozrywa serce na kawałki. We wzruszających słowach chwilę po tym, jak wokalistka została poinformowana o stanie zdrowia córki, za pośrednictwem swojego Instagrama zwróciła się do wszystkich obserwatorów, apelując o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wszelkich zaleceń, tłumacząc, że również młode osoby mogą zarazić się. Nie ukrywała, że z Olą nie jest najlepiej, dodając, że szpital poprosił ją o zgodę na intubowanie dziewczyny. Wiadomo, że 22-latka jest obecnie w śpiączce farmakologicznej, a Kasia stara się nie tracić nadziei, że wszystko skończy się dobrze. Tym trudniejsze są dla niej święta wielkanocne. Z uwagi na obostrzenia nie może spędzić ich z krewnymi, a do tego jej myśli wciąż krążą wokół walczącej na Wyspach z wirusem Oli. Mimo trudnych chwili ciężaru, jaki na nią spadł, artystka postanowiła zamieścić na swoim Instagramie krótkie, ale bardzo wzruszające życzenie dla fanów, publikując przy tym zdjęcie świątecznej laurki syna. Dwa. Spokojnych świąt. Jesteśmy myślami z Olą. Dziękuję, napisała. Nie w sposób wyobrazić sobie, co obecnie przeżywa artystka. Fani każdego dnia deklarują, że całym sercem wspierają swoją ulubienicę i mają nadzieję, że niebawem jej koszmar dobiegnie końca. Źródło: